Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z gry Contraband Police. Dzisiaj kontynuujemy naszą grę. Tak, gotowy na kolejny dzień ciężkiej pracy. Oczywiście. Trochę ostatnio straciliśmy pieniążku, bo ulepszyliśmy nasze więzienie, tak? A widzicie, jakie teraz jest duże? I tam. Niech się pan tak nie cieszy, bo na razie to pan tu ma dobre warunki. Potem będzie gorzej, jak pana zawiodę. Niech się pan cieszy na razie. No, wie pan dokładnie. Artykuł, tak? Dziennikarz jedzie do pracy i smalnota. Już pan sobie nie pojedziesz do pracy, wiesz pan? Ismail Murkwa. Tu się wszystko zgadza. Kartę wstępu masz pan ważną do jutra w ogóle. Dobra. Piennikarzy nie przyjmujemy, nie. OTSU coś tam. Kolor żółty i tu jest kuchy. Ale no nie ma nic z tej rzeczy pan. No za bardzo tutaj nie będziemy się panu przyglądać. Tworzymy sobie, witamy. Ziup, ziup, ziup. Dwa snopy siana i dwie worki soli. To się zgadza. Dobra panie. Jeszcze tylko sobie oponki sprawdzimy. Zderzak pan masz. Bo wszystko jest, lusterka są, szyby są, zderzak jest. Pięknie. Samochód ma pan ładny, ale no niestety pan nie wiedzie. Wiadomo, że się policzymy, no. Kolejny, zapraszam. Pan nie, żółty, numery rejestracyjne, też masz pan inne. Konieczne, konieczne. To, że pan chce handlować sobie. Radej pan ziemniaka. Lokalizuj pojazd uciekiniera. Czy mi się chce w to bawić? No nie, no panie, no. Muszę jechać. Chwileczka. Inni tutaj pana przypilnują, nie? Do widzenia. Thank you.
tutaj. No tutaj nie będzie. A nie możemy używać broni, kiedy jedziemy. A trzymaj i zbiega. Skoro tak. Skoro muszą, to jadą. O panie, tak to się nie robi. A ja nie mogę, no. Czyś mnie wyprowadził. Zaprowadził w kozi róg. Masz pan coś podobny samochód do mojego, wiesz pan? Czyli do obozu pracy to pan z powrotem nie pojedzie. Wiesz co pan? To jest taki mały, drobny problem, nie? O! Ale jaja. Nie, my jesteśmy do policji, nie? Ja na razie tam panie pojadę z panem i weźmiemy innych, nie? Przestępców też. Potem i razem pojedziemy, nie? Będę jeździł z każdym z osobna przecież. Seria? 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 Nie no, pan żyje. Nic pan nie masz? Masz tu pan. Oni mi już pieniądze wzięli, a czemu? Nie mogę go tam wpakować. No dobra. Pieniądze mi wzięli, no. Więc nie poradzę. No co i dalej jechałem, chłopie. No nie, tylko bez drzwi proszę, dobrze? Mi się nie chce. Nigdy nie próbowałem się jeszcze z nimi bić, więc nie wiem, ile jest za to pieniążków. Dobra, panie. Pan tutaj nie może sam siedzieć, nie? Przenieść do więzienia. A ja bym chciał wysiąść. Jest miejsce na ilu więźniów? Na pięciu, nie? Tak chyba było napisane. Dzień dobry. Powróciłem. Jak się pan nie martwi. A no tak. No ja wziąłem pana dokumenty ze sobą, przepraszam. Pan i tak nie wiedzie, bo pan był tym nauczycielem, nie? No właśnie, Machri Osor. 91510Y. No cóż, Machri Osor. Tam to się zgadza, zgadza się. Pięć bagażu pan wiedziesz?
Tu jest tylko silnik. Tu jest tylko ten. To nic nie ma, nic nie ma. Nie, to jest baniarz, to pan tutaj da, nie? Proszę wyjść. Ja chcę tu wsiąść. Ja wsiadam. Muszę zobaczyć pana piękny samochód z bliska. Ja pana czas marnuję, gdzie tam? Chyba pan mój. W ogóle pan tu przyjechał z tym. A maniarzy jest 5 akurat, no. Otwieraj. Nic tu nie ma. Młody. Oddaj pan temu panu i... Widzimy się może, jak pan przemyśli swoją sytuację. Ja ci płatę. A nie, jeszcze zapomniałem panu stan techniczny samochodu sprawdzić, wiesz pan? Mniej więcej chyba pan miał wszystko w porządku. Tak mi się coś wydaje. Kucha Y. Wiesz pan co? Powiem tak panu, oni też są zaraz wysianie. TP45G8A4 Bogusław Orlow. Tam się zgadza, tu się zgadza. Miło mi pana gościć, a sobie tylko tu latareczką poświecą. Dobrze? No właśnie. Żeby nie było. Może i pana przepuszczę. Zobaczymy. Dokumenty pana się zgadzają. Uwaga, proszę przestać. Panie. Ja biorę tylko to, co moje, tak? No to akurat nie w tym było. I... O, pieniądze. Dawaj pan pieniądze. Pieniądze dla mnie. Tutaj jesteś. Co, pan już nie jest taki hojny? Nie chcesz pan dawać łapóweczki? Nie? Na pewno nie chcesz pan już dawać łapówki? No dobrze. Pieniądze. Pana. Łapówkę pan dawał. Czemu pan nie daje łapówki? No, chciałem sobie wziąć. No cóż. Szkoda. No w takim wypadku. Niech pan nie daje łapówki. Ja biorę sobie te, nie? No. Detergenty. Na stół, co mnie tu przyświecę latarynką. O, tu akurat są detergenty. Już więcej pieniędzy na razie nie widzę. Spokojnie, proszę pana, spokojnie. Jeszcze trochę poszukamy, nie? Skoro już pan nie chce dawać łapówki, tak to już teraz bym pana puścił. Ale cóż. Nie, to nie. Tutaj nigdzie pod siedzeniem nie ma, no nie ma. W schowku też nie ma. Na górze też nie ma. No dobra, panie. Nie chcesz pan dać łapówki? To nie dostaniesz pan łapówki. Do widzenia.
Za nich chyba 130 dolców jest. Te pieniądze trochę mniej. No, w sumie od razu do samochodu mogłem zanieść. Po tym jak tu wszystko tutaj ogarniemy. No weźmiemy i pojedziemy z nimi, nie? Stówka tylko? Prawy błotnik i prawa przednia opona, ale one nie były oznaczone. To skąd mogłem wiedzieć? Nie będę rozwalał całego samochodu, bo tylko sobie narzędzia zniszczę. Właśnie, trzeba pojechać i jeszcze narzędzia kupić, nie? I tam. Tego nie potrzebuję na razie. Pan na handel przyjechał. V4 ma 5P5. Damer Farhat. To się wszystko. Damer Farhat. Też się zgadza. Wygląda pan bardzo, ale jej to bardzo podobnie. Pan chyba nie masz jednego zderzaka z tyłu, tak coś mi się wydaje. Masz pan jedną wybitą szybę. Zaznaczymy tylko sobie, dobrze? Wybite szyby i brać zderzaka jednego. Zniszczone światło? Nie, no światła to akurat ma w porządku. Nie, przepraszam, skłamałbym. Już ma jedno zniszczone światło. Pięknie. No idźmy w takim razie do środka. Poświećmy sobie latareczką. On mi nie wygląda na żadnego przemytnika. No i cóż, spisać ładunek musimy. Ale kto im pozwalał w ogóle tutaj jeździć tym zapakowanym, to ja nie wiem. To jest wbrew wszystkim zasadom zabezpieczenia kończy ładunku. I co, wcale ta butla tutaj nie wyskoczy do tyłu, nie? Chociaż pasem by to spieli czy czymś, ale nie, po co? No dobrze. A więc tak. Przejdźmy tutaj. Kuchenka gazowa 3, lodówki są 2, toaleta jest 1. Detergenty 1, worek z nawozem 11 i beczka oleju 1. Panie. A, pan poczeka, bo ja z panem handlować mogę. Czy pan proszę ich do prania? O, worek ziemniaków pan chce. Masz pan. Papierosów to nie. Dobry interes. Proszę bardzo, jedź pan. Atlista! No, miał więcej ty. No dobrze. Szolek. Szolek? No nie tak, ponad wdusiłem, no ale dobrze. Chciałem od pana dokumenty. Dokumenty, pan da. Teraz od razu jestem. Jesteś aresztowany. Koidukara. Zgadza się. Ważnie jest nawet. Koidukara. Gear 5, zgadza się. I 5 bagażów pan przewozisz, wyglądasz pan ładnie. A nie, ja sobie tutaj tylko spiszę, nie? Pan mi tutaj nie wygląda na przemytnika. Tutaj nic nie ma. Bagażniko są te dwa bagaże?
No nie chciałem tego, no, panie. Mówiłem, że tylko sprawdzę. Pan to weźmie i tam zaniesie, dobrze? Dziękuję. Jest tam jeszcze ktoś? Nie, już nie ma. Światełka pan masz, zderzak pan masz, opony przebite któryś pan masz. Nie ma żadnej przebitej. Szybki też pan masz ładny, światła też. Ja, normalnie perfekcyjny stan techniczny. Czemu ja się naliczyłem 4 bagaży? No właśnie. Dziękuję panu. Możesz pan jechać? Alaraćlo. Na widzenia. A my lecimy się zająć tym, czym mamy się zająć. Awa. Mogę zadzwonić po więźniarkę. I mam dostępną nową broń jako karabin. Ale fajnie. Zaraz pojedziemy tam do pana mistrza ceremonii. Jeszcze jakiś większy ekwipunek by mi się przydał. O, na styk się zmieści. Pięknie. Dobra, panie, jadę, nie? Widzimy się potem. Ja najpierw do obozu pracy, czy z tą kontrabandą? W ogóle światła zostawiłem włączone. Dobra, panie. Jedziemy, panowie, jedziemy. Zaraz już pan nie będzie tak wesoło. Już nie mogę się doczekać spotkania z chłopakami w kamieniołomie. A, witam. O, siadłem set, pa. Dobra. Teraz z syreną nie musimy jechać. Aż jak to nie skrzynca, to... Ale nie da się tym jechać. A, dobra, narzędzia władza. Może uda mi się karabin kupić, albo chociaż pistolet ten maszynowy. Zobaczymy, w jakiej cenie będzie karabin. Będę nie spowodować kolejnego śmiertelnego wypadku jakiegoś. Właśnie, no sobie zobaczę, co to jest. Zajeździe pod niedźwiedziem. Czy to jest ciekawego, panie?
mi tam. Swojego dajnara, Wadźwazidu? Mogę sobie z panem pogadać? Nie. Nic to nie ma nawet. Ktoś zjeść coś? Nie, nic. Solek, Wadźwazidu? Nic to nie ma, nic tu po mnie. Jadę. Mówiłem jadę, a nie uderzam w drzewo. Ojej, nie tu. Narzędzia pana Włada są tu. Dobry. A tajcie, Wadźwazidu? Każdy dzienny? Karabin 2000. No tak, tylko ja tu na miejsca nie mam, nie? Dobra, te proszki do prania są tyle cenne, co nic. No panie moje, gdzie tu jeszcze jestem? Ja potrzebuję nóż sobie kupić, nie? No dobra. A, i łom, łom. Pan ma jeszcze jeden łom. Dobra, dziękuję. Proszki sobie tutaj zostawię, kiedyś po nie wrócę, dobrze? Będę pamiętał. Pamięta pan, że jestem tutaj tym, granicznym, czy tam jak mu tam. Dobra. Idziemy oddać kontrabandę. Kończymy na dzisiaj. Zapomniałem, że w tej drzewie za drogi nie można sobie skracać. Są drzewa, pinki, coś tam. Nie wiadomo co jeszcze. Dzień dobry. I panie. Obarz na robocę. Was pochwycieli od drogi kontrabandy. Ja nie wiem, czy to pana to bardzo interesuje, bo tak. No dobra. No może będziemy przejeżdżać koło tych kurczę. Żeby coś załatwić z nimi pewne sprawy.
Zobaczmy, czy tu jeszcze stają. No nie wiedzą, gdzie jak on czy jest. Dobra, jeden śpi. Ale żebym go porobił, nie, no, normalnie. Tylko 70? Czy to się nawet nie opłacało? No, w ogóle muszę sobie usunąć coś z tego paska. O. Dobra, jedziemy w końcu zakończyć ten dzień, nie? Zaraz się jasno zacznie robić, a jeszcze się do łóżka nie położę. Dobra. No iść pan napraw ten samochód, bo już wygląda gorzej niż źle. No witam z powrotem, no. I idę spać. No dobrze, więc tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek i widzimy się już w następnym, więc... Komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa pa!